When they come a dance and deliver it them sweeter, clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall that we meet. Clap your hand and slap your hand and slap your hand and slap your hand and slap your hand up, your hand up, your hand up, your hand up, shake down. Cześć, ja jestem Mateusz i witam was w 76. materiale z serii Assassin's Creed Unity. No i dzisiaj dalej będziemy sobie kontynuować misję z cyklu Paryskie Opowieści. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy troszkę takiego baga na jednej misji i dzisiaj powtórzymy tą misję jeszcze raz. Spróbujemy ją wykonać. Ale na razie przejdziemy sobie do bazy danych. Tutaj mamy 21 400 livrów i 2 punkty synchronizacji, 8765 punktów credo i 55 punktów helixa. Jak także zauważyliście, od 66 odcinka pojawiła się na moim kanale nowa jakość, czyli 4K. I filmy się już teraz będą pojawiać troszkę rzadziej, lecz naprawdę ta jakość to już jest naprawdę bardzo dobra jakość, najlepsza chyba jaka na YouTubie może być, i dlatego taka jakość teraz będzie. Dobra, baza danych, i tu mamy akta spraw i przepowiedziane morderstwo. No i skończyliśmy ostatnio na tym, na podsumowaniu sprawy, dokładnie. Więc teraz zaczniemy sobie od, albo od tyłu najlepiej właśnie. Przewodnik wymierzania sprawiedliwości. Kurde, nie mogę gadać, bo mnie gardło boli. Jeśli chcesz rozwikłać zagadkę zbrodni, nie możesz od tak krążyć bez celu i zamykać pierwszego podejrzanego, jak ci się nawinie. No to znaczy możesz, ale prawie zawsze będzie to człowiek niewinny. Słuchaj, musisz podejść do sprawy poważnie i stosować wszechstronny system rozumowania, by móc ocenić, kto popełni zbrodnię, dlaczego i w jaki sposób. Ułatwię ci sprawę i wyłuszczę podstawy. Zapoznaj się z nimi dokładnie, a potem idź i schwytaj mordercę. 1. Wszystko, co odkryjesz, będzie przechowywane w aktach sprawy. Zaglądaj do nich, by sprawdzać, czego się dowiedziałeś. 2. Badaj wszystkie tropy i rozmawiaj z każdym świadkiem. Używaj swoich oczu i uszu. 3. Niektóre tropy zaprowadzą cię do nowych miejsc. Nie bądź leniem. Idź tam i poszukaj kolejnych wskazówek. 4. Przeglądaj akta sprawy. Używaj głowy. Dedukuj, który z podejrzanych miał możliwości, środki oraz motyw. 5. Gdy będziesz już pewien, że tylko jeden podejrzany mógł popełnić daną zbrodnię, wróć do mordercy i oskarż go. Eugene Widoku. Dobra, tu mam pełny ekran, ale to chyba ten sam. Nie ten sam. Znaczy pełny ekran fotki, ale tu nie te same fotki, w każdym są. No i dobra, lecimy teraz. Klasztor. Zwłoki brata Stanisława. Zwłoki starszego mnicha leżące w łóżku. Jego twarz jest szara i ziemista. To oczywiście pamiętamy, ale tak przelecę. Klasztor. Zwłoki brata Bernarda. Zwłoki starszego mnicha leżące w łóżku. Jego twarz jest szara i ziemista. No i dobra, no, czytanie by było na tyle. Na następny odcinek kolejny sobie będziemy lecieć, nie ma pośpiechu. Dobra, niestety nic tutaj nie ulepszymy ani nie kupimy, więc od razu przechodzimy do kafetriat. Zbierzemy przychody. Jest ponad chyba 20 tysięcy z tego, co przeczytałem na początku gry. No i będziemy sobie dalej lecieć z tymi misjami. Trzeba szybko się z tym uporać, bo sporo tych misji jest. Poczekamy chwilę. Okej, idziemy do zielonej skrzyneczki. Gościu jest w końcu. No i mamy 21 596 livrów, zbieramy przychody. Naprawdę dzisiaj na tym odcinku będę kaszlał strasznie, bo strasznie mnie gardło boli, kurde, no ale nic nie poradzę. No i dobra, zaglądamy w mapę. I tutaj chyba nie mamy żadnych paryskich opowieści, dokładnie, dotąd sobie dolecieliśmy.
Więc teraz zajmiemy się tym okręgiem, jednak nie powtórzymy tej misji, bo nawet nie pamiętam, gdzie ona była, ale ona się kiedyś pojawi jeszcze raz. Powiem wam o tym, kiedy ona się pojawi. A teraz mamy Asasyn wśród zwierząt. Poziom trudności maksymalny, czyli 5 diamencików na 5. Zabij żółwia, węża i niedźwiedzia, trzech zbirów terroryzujących okolice. To będzie naszym zadaniem. Tutaj przejdziemy szybką podróżą, poczekamy chwilę i zaraz sobie przejdziemy do zadania. Okej, ile tam mamy? Ponad 100 metrów, niedaleko tutaj sobie zeskoczymy. No i kierujemy się w tamtą stronę. Już widać zadanie na mapie. O, jeszcze wydarzenie w tłumie, zabij przestępców. No i mamy 11 z 50 wydarzeń. 11. Przeszukamy gościa. No i teraz się udamy do paryskiej opowieści. Akceptujemy i śledzimy. Mamy nagrody 25 tysięcy livrów. Potwierdzenie. Już wykonujesz misję. Czy chcesz, aby aktywne zadanie zostało zastąpione? Jaką misję wykonuję? Co wy pierdolicie? Aha, to tam to pewnie coś z poprzedniego odcinka zbagowało. No dobra, ale jednak będziemy akceptować to zadanie. Dokładnie. Ta muzyka jest zajebista. The big one's the turtle, the slimy one calls himself the snake, and the really, really brutal one is the bear. All right in front of us, all around the marketplace. No i mamy zabić zbirów, 0 na 3, mamy 3 punkty w grze. Mam nadzieję, że to nie będzie trudne, ale na pewno będą mieli obstawę, coś mi się wydaje. Dokładnie. Gość jest tam, dobra. Może ja bym się przebrał, mogę? Dokładnie. Ciekawa sprawa. Jak wiecie, nie mogę biegać i ona też długo... To przebranie długo nie trwa, więc przebrać by się jeszcze raz. Chociaż nie wiem, czy już teraz mogę. A, jeszcze wydarzenie w tłumie, ale teraz nie chcę tutaj. Wiedziałem. O, tam się piorą. Może mi go sami zabiją. O, ktoś mnie wypatrzył. Snajper. Ciuwam dupę. Bomba dymna tutaj pomoże chyba. Ale gość nawet przez bombę dymną widzi. To ciekawe. Już teraz chyba ich... Już teraz chyba nie widzą. Gdzie jest ten cel, co ja mam do zabicia? Jeszcze ten pieprzony snajper się mnie czepia. Ale udało się gościa załatwić. Jeszcze ten? Kurde, ktoś mi jeszcze tutaj wyhaczył. Właśnie to było też na treningu. Jest kolejny snajper, dlatego mi tak życie zabiera. Idealnie, kurde, ten snajper mnie zaraz wykończy. W końcu. Kurde, czego mi nie chciał.
lekarstwo użyć, nie mam już lekarstw. Dobra, zabiłem go, nawet nie wiem, który to był, tak szczerze. No idealnie. Przeszukamy go sobie, bo nie mam lekarstw już, kurde, a tutaj jest sklep jeszcze. Może bym sobie zapasy uzupełnił, ale obawiam się tego snajpera, może tu jeszcze pójdę przeszukać. Aj, nie tak. Ale snajper chyba zniknął. Jedną trzecią zadania mamy chyba zaliczoną, bo tu więcej do roboty chyba nie będzie, tam jeszcze wydarzenie w tłumie bym sobie wykonał. Zabij przestępców. Idealnie, no i mamy 12 z 50 wydarzeń. Niż policjanci, trzeba uważać. Może ja już się nie pcham tam do przeszukiwania ciał, bo mnie zaraz zaatakują. A tu mamy sklep, kurde, może bym sobie spełnił zapasy. Jednak do sklepu nie mogę, kurde, przystąpić, jak on mnie widzi. Co za pajac. Dobra, odczepił się. No i co za śmieć. Idealnie. No i bardzo pięknie. Lekarstwo jeszcze miałem, to użyłem. Przeszukamy go sobie. Dobra, idziemy uzupełnić zapasy w sklepie. No i za 1290 livrów wszystko uzupełniamy. Zostało nam 42 141 livrów. No i dobra, idziemy do kolejnego punktu. A widziałem, że te dwie strefy są blisko siebie właśnie. Jeszcze się policjanci gapią, może ja tutaj sobie wyskoczę. Z budynku będę miał lepszą widoczność. Fuck. Tyle co uciekłem. Dobra, tu jest jeden z tego co widzę. Tylko nie wiem czy się do budynku nie muszę dostać. O, tam walczą, to oby go załatwili. Ale wątpię. Może bym go z powietrza zdjął. Nie tego. Kurde, no co jest? Nie mogę go normalnie załatwić, bo tak jakby mnie wykryli. Dobra, ten załatwiony. Nadziany, mamy nowe trofeum. Kurde, jeszcze zawsze policjanci się tutaj muszą wtrynić. Jest lipa. Nie wiem za co to trofeum tak naprawdę, ale mi zaliczyło jako nadziany. Ciekawe. A gościa jeszcze nie zabiłem, a już mi zaliczyło. Ale go dobiję, żeby nie było później. Przeszukamy ich sobie spokojnie, tamci niech sobie walczą. Przeszukamy ich. Tego też oczywiście. Może pomogę wam. A jest resztą, ja się tu nie pcham. Kurde, pierdzielę to. Nikogo tu nie ma? Chyba nie. Już byłem tutaj, pamiętam, uszkadzałem ten dzwon. Jest gościu też w środku, okej. Okay. Tu może być trochę nieciekawie, bo widzicie dużo przeciwników. Ten gość co ucieka? Spoko. To są przeciwnicy. Może bym wyszedł sobie tutaj najlepiej. Może nie wiem, czy dobrze robię. Tak, dokładnie. Tutaj. Ktoś mnie wypatrzył. Snajper. Zaraz się go pozbędziemy. No ale wskoczył na niego, a go nie załatwił. To troszkę lipa. Ale dobra, chyba nikt się nie spostrzegł. Możemy go... O, tu jeszcze wejście mamy. Możemy go przeszukać.
Dzwon bym chętnie uszkodził, ale zaraz alarm będzie i to właśnie takie. Czy ja się tutaj tędy dostanę? Sprawdzimy. Wątpię. Też tak myślałem. Chociaż drugą stroną bym się tutaj nie dostał. O fuck, ktoś mnie widział. Chyba kolejny ze snajperów, dokładnie. To ja może tutaj wyjdę. O fuck. Ciebie nie zauważyłem. Co jest? Wychodź, chłopie. Dobra. Widmowe ostrza to ja posiadam? Dokładnie. Przybliżę się i go ściągnę. Kurde, no nie mogę stąd. No i zużyłem ostrze jeszcze. Super. Idealnie, tylko ten mnie teraz... Ale fart. Nie ściągnę go stąd, kurde lipa. Przeszukaj go. O Jezus! A wiedziałem. Fuck. Może być ciężko z tym gnojem. Stąd też go nie złapię bronią. Broń też nie dostanie. Dobra, może bo gość będzie odwrócony. Ja sobie spokojnie przeszukam. Dobra, spływamy na tą stronę. Już uważaj na tego snajpera pieprzonego. Kurde, wypatrzyli mnie, to źle. Wszyscy się tu zlecą. O, to będzie masakra. Trochę wolna ta broń, kurde, i to mnie denerwuje. Kurde, jeszcze dwie bomby użyłem. Chyba szlak. Kurde, znowu dwie bomby. Mam nadzieję, że cztery bomby mi wystarczą. Myślę, że z tymi sobie już poradzę. Kurde. Nie byłbym taki pewien. Kurde, no dobra, misja już zakończona, to wygląda. Dobra, teraz ich mogę lutować. Piękne wykończenie. Jeszcze tego. Dobra, i wygląda na to, że wyeliminowałem wszystkich. A żeby zakończyć misję, wystarczy uciec z tej okolicy. Natomiast ja ich bym pierwsze wszystkich przeszukał. No i jeszcze sobie oczywiście sabotuję dzwon, żeby dostać punkty credo. Hej, szukamy. Troszkę się wzbogacimy, jak tyle ciał przeszukamy. I tu nawet kolejne paryskie opowieści czekają, z tego co widzę. Przeszukałem ich tu, chyba tak, jeszcze tych. Tu jeszcze coś mamy. A, to później. To już w ogóle zebrane, można powiedzieć. Bo nawet nie było na mapie zaznaczone. Tak myślałem właśnie, myśmy to tu byli, bo... Kurde, no niech mi się ta interakcja tu nie wpierdala, bo...
Nie mam jak go przeszukać. No właśnie. Dobra, udało się. No i dobra, wygląda na to, że wszystko. Więc wystarczy się jedynie stąd zmyć, lekarstwo użyć. Aha, jeszcze ten dzwon. Zapomniałbym. Wszyscy stąd pobiegli na górę. Sabotujemy. Idealnie, no i wystarczy tylko uciec. Więc zmywamy się stąd. Kurde, jeszcze ci? Ty, nie zauważyłem. O, fuck, ten mnie, kurde. Ten mnie ściąga tym jebanym młotem. Dobra, udało się. Udało się ich wykończyć. Przeszukujemy. Na początku, kurde, jeszcze Black Flagu. Pamiętam, że bałem się wchodzić na te strefy zastrzeżone, że po prostu gra mi się z powrotem włączy, jako że nieudana misja. Tu się okazuje, że te strefy zastrzeżone to połowa tej gry, można powiedzieć. Dobra, wychodzimy poza teren. No i mamy zadanie zakończone w takim układzie. Mamy 25 tysięcy liwrów w nagrodę. Oceńmy to wspomnienie oczywiście na 5, kontynuujemy. No i tu widzę, jeszcze mamy dzwon, więc sobie go sabotujemy, czemu nie? Będą dodatkowe punkty credo. Sabotujemy. Idealnie. Ale teraz mamy mniej tych punktów credo. Kiedyś dostawaliśmy 110. Może dlatego, że strój zmieniłem, bo to dzięki tamtemu strojowi właśnie dostawaliśmy więcej. Ale to było niewiele, więc... nie ma się co zamartwiać. No i dobra, tu mamy kolejne zadanie koło siebie, więc jeszcze sobie je wykonamy. Zjadliwe strofy. Poziom trudności 4, diamenciki na 5. Odzyskaj fragmenty satyry Andre Cheniera. Dobra. Spróbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że się nie zbaguje jak druga misja w poprzednim odcinku. No i mamy w nagrodę 25 tysięcy liwrów. Akceptujemy i śledzimy. You there? Are you the muse to answer my call? The pleadings of a poet with the honor of France in his heart? Say the name Jacques-Louis David and see if you don't gag on the sound. Well, I have written a series of poems satirizing the life of that most despicable propagandist. Sadly, the final verses are under lock and key in my abode. If you could retrieve them, the people of France would learn the truth about David and his confabulations, and my legacy would be assured. Go. Okej, czyli mamy kolejne 3 punkty. Odzyskaj książkę Cheniera. Dobra, skierujemy się do najkrótszego. Widzę już dzwon na horyzoncie. Tutaj jeszcze mamy zdarzenie w tłumie. Zabij przestępców. Kto mnie tu... A, ten pajac mnie wypatrzył. I mamy 13 z 50 wydarzeń w tłumie. Kurde, śmieciu, co ty myślisz, co? Za dużo sobie pozwalasz, chłopie. Lekarstwo niezbędne było użyć, już więcej nie mam. Może być problem, dajcie jakieś lekarstwo. Przeszukujemy. Okej, już mamy, jak widzicie, ponad 68 tysięcy liwrów. No i dobra. Kierujemy się dalej. W tamtym kierunku tutaj. I mamy zieloną strefę. Znaczy tutaj mamy te 3 punkty, tak? Tu jeszcze mamy kokardę, może bym ją sobie najpierw zebrał. Już się kurwa gapią, śmiecie. Muszę się przebrać za jakiegoś, nie wiem. Kurwa, Batmana albo coś. Gdzie ta kokarda? Tu jest.
No co? Kto mnie widzi? Nie tak, nie tak, nie tak chciałem. Ale może teraz? No nie dostałem tego. Może stąd trzeba skoczyć. Dokładnie. Mamy 15 na 21 w tej dzielnicy. No i zaś wydarzenie w tłumie. Trzeba go ścigać. Kurde, jeszcze mnie zauważyli. No i jeszcze się gość zbagował. 14 z 50 wydarzeń w tłumie mamy, a ja nie mam lekarstw. Trzeba uważać. Dobra, chyba udało mi się uciec. Pa, goście tu biegną. Gość mnie chyba nie widzi. Ale fart, ja pierdzielę. No jak mnie zauważyli? No to jest niemożliwe, to jest pewny fail. No przecież to jest pewny fail. Nie mam już lekarstw. Ani bomb dymnych, o masakra. To już jest koniec. Ludzie! Normalnie na farcie, spływam stąd. Nie mogę stąd uciec. To jest najlepsze. To chuj, przeszukujemy ich. Może będzie jakieś lekarstwo. Na farcie. Kurde, widzicie to migotanie na ekranie, mało życia mam naprawdę. Jeszcze skrzynkę tam mamy, ją sobie otworzymy. I artefakt na strefie zastrzeżonej, no proszę. No i nie mam lekarstwa, bycie ślak. Spadamy. Idziemy po tą skrzynkę. Kurde, drzwi do otworzenia. No chyba nie dam rady. Spróbujemy. Kurde, tak mało brakowało. 4 wytrychy mi zostały, 2 rygle są. I znowu w tym samym miejscu. 3 wytrychy. 2 wytrychy. Ostatni wytrych, nie ma szans. Nie mam refleksu. Niestety. Nie otworzę tej skrzynki. I tu mamy sklep, całe szczęście. Uzupełnimy zapasy. Za 1610 liwrów uzupełniamy wszystko. Zostało nam 67 526 liwrów. No i w następnym odcinku już wam zapowiadam, że sobie coś ulepszymy, ponieważ mamy po 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy punktów credo. Więc to jest pewne. Ale gdzie ten artefakcik będzie? Tam w środku. Może być problem, ja się udam na górę teraz. Lepiej z góry wszystko obczaić, w końcu to asasyn. Muszę obczaić się co do snajperów, jest jeden. Tak łatwo wejść to ja sobie chyba raczej nie mogę, coś mi się zdaje. Odzyskaj, odzyskaj, odzyskaj. Kurde, no może być problem, wam powiem. Kurde, jeszcze jeden snajper. Mowa ostrza. Dokładnie, dostał w łepa. Nie chcę ryzykować i go przeszukiwać, ale to chyba nie będzie ryzyko. Dokładnie. Kurde, jak przeciwników. Tu będzie chyba wejście. Dokładnie. Boję się trochę wchodzić tędy, żeby mnie zaraz wszyscy nie wypatrzyli. No i nie mogę go załatwić, tak ciekawe. Chociaż teraz mogę, ale czy ten gość mnie co tu idzie nie wypatrzy? A nie, bo on jest poziom wyżej. Jezus Maria, nie chciałem tego załatwić. Co ja w ogóle narobiłem? Czy wy to widzieliście, co on zrobił? Pajac głupi.
O, jednak mnie jeszcze jeden trafił. Czy wy to widzieliście? On skoczył na tamtego zamiast na tego, co chciałem. Tu mamy kurierka, kurierka, kurierka. Tu zresztą mamy wyciąg, dlatego sobie zeskoczyłem. No już kurwa, serio! Co tu się odpierdala? Gdzie ten kurier pierdolony? Nie wiem, gdzie ten kurier. Gdzieś tu biega. Skurwysyn. Zapadam. Co ty chuju odpierdalasz? Kurwa, zawsze jakieś śmiecie, no. Dobra, za kurierem, za kurierem. On sobie tu chyba w kółko biega. Gdzie ten kurier? Dokładnie, powaliłem go, dobra. Mamy 15 z 50 wydarzeń, przeszukujemy ich jeszcze przed tym. Długi odcinek też może być dłuższy, ale za to wykonamy dwie misje trudniejsze. Tu jest jeszcze. Chyba tyle przeciwników było. Lekarstwo użyć. Dobra, tu mamy wyciąg, jeszcze raz spróbujemy. Tam jest snajper. Kto mnie widzi? A, ten snajper. Kurde, żebym znowu nie popełnił tego błędu. To będzie lipa. O, teraz. Przeszukamy. Ale fart, ja pierdolę. Czy wy to widzieliście? Znowu sfarciłem. Gość tu przyjdzie? Dokładnie. Całe szczęście. Wbiłem mu w policzek. To coś. Przeszukamy go. Dobra, wy się tu opalajcie, a ja idę dalej. Dobra, tu mamy jedną rzecz. Odzyskaj. Aha, zajebiście to zrobił. Chwycił kurwa powietrze i pociągnął. Zdobyto przedmiot związany z misją. Hymne sur les suisses. Odzyskaj książkę Cheniera 1 na 3. Dobra, kierujemy się po następne gówno. Tylko kiedy? Ja chyba tak prosto stąd nie zejdę, coś mi się zdaje. Chociaż nie są schody. Tylko, że trzeba uważać. O, tu jest jeden gość. Pięknie się to udało zrobić. Przeszukajmy go. Tu jest kolejny gość. Może też pięknie uda się zrobić. Idealnie. Przeszukamy go sobie. No i dobra. Tam jest ta jedna rzecz, kurde. Znaczy tutaj, na ziemi, dobra. Tak, to spoko. Myślałem, że gdzieś tam dalej. Odzyskaj. Aha, patrzy się w ziemię i nagle znikło. Dobra, Jouer de Paume mamy 2 na 3. No i jeszcze jedna rzecz. Jak tak pójdzie, to będzie syto. Jest tutaj. Przeciwników to ja nie widzę w ogóle, co ono sobie tu tak leży. Ej, tu trzeba uważać. Gdzieś tu mi gościa wyświetla, to na górze snajper. Tu się nie ma co martwić, tutaj sobie po cichu pójdę. Dało się jako tako. No i odzyskaj, odzyskaj! Nie zauważy. Aha, znowu pociągnął, widzieliście sami jak. No i dobra, udało się. La Jeune Captive. Pomów z André Chenierem.
Dobra, mamy tu jeszcze ten dzwon. Korci mnie, ale chyba tego nie zrobię, bo... Dużo przeciwników jest trochę. Kurde, boję się, że mnie zaraz... Snajper wypatrzy. Ale fart gość mnie zauważył w ostatniej chwili. A ja go załatwiłem. Dobra, bomba. Znowu dwie użyłem. No niestety, wszyscy mnie wypatrzyli, ale może sobie poradzę. Idealnie. Dobra, puść go. Dobra. Chyba po kłopocie. Na to wygląda. Mamy wydarzenie w tłumie, ale teraz nie mam czasu, bo muszę przeszukać ciała. Chyba tyle. Dobra, idziemy sabotować ten dzwon. Nawet dwa wydarzenia w tłumie. Co jest? What the fuck? Wcisnąłem sabotowanie, a dzwon już ucięty i do tego mi nie dało punktów credo. To jest właśnie kolejny błąd w tej grze. Kurwa, pomyliłbym się w matematyce, jakbym tak wyliczał błędy w tej grze, naprawdę. Dobra, pierwszy ten dzwon. Lecimy do tego wydarzenia w tłumie. Kurde, nie jest tak prosto z tymi, to ci na 3 diamenciki, ale mocni są nawet. Dobra, przeszukajmy. 16 z 50 wydarzeń mamy w tłumie. Tego też. No i dobra, idziemy do Andre teraz. No i to nam pewnie też zakończy sprawę, zobaczymy. A, gość jest tu, dobra. Więc rozmowa. Okej. Mój wers! Bravo, mon ami, bravo! Now all of France may hear the conclusion of Le Jeu de Paume and see the true hues, the colors Jacques-Louis David. Oh, they'll lose their heads with laughter, I guarantee. Okej, a więc to nam zakończyło sprawę. Bardzo się cieszę, mamy w nagrodę 25 tysięcy livrów. Oceniamy to wspomnienie na 5. Kontynuujemy. No i tutaj sobie zakończymy odcinek. W następnym odcinku dalej będziemy sobie kontynuować misję z cyklu Paryskie Opowieści. A tymczasem pokażę wam jeszcze te staty. Mamy 93 656 livrów i 11 615 punktów credo. Nic się więcej nie zmieniło. Sprawdźmy wskaźnik postępu. W sumie synchronizacja mamy nadal 50%, Paryskie Opowieści 42%, Paryskie Opowieści mamy 34%, więc tak to tutaj wygląda. Troszkę tej misji jeszcze jest, tyle mamy wykonanych na złoto, więc też sporo. No i różne też zbieraliśmy, mamy 35%, skrzyni nie otwieraliśmy. Ale za to otwieraliśmy kokardy, mamy 61%, znaczy otwieraliśmy, zbieraliśmy. Tak to wygląda. A tymczasem to by było na tyle. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku, link podany w opisie. Zapraszam do lajkowania fanpage'a. Zapraszam także do łapkowania w górę. Tak więc to by było na tyle. Do usłyszenia.